istniejemy na rynku od 1992 roku, z czego tarcicą zajmujemy się od 2000 roku. Większość materiałów zakupujemy w Niemczech na tartakach, które mają ogromne tradycje, jeżeli chodzi o sezonowanie, suszenie materiałów. Z Europy Zachodniej, z portów typu Hamburg, importujemy egzotyki. Afrykańskie, azjatyckie, z Ameryki Południowej. Te egzotyki to już pod wskazanego klienta. W większości to są tartaki niemieckie, ale współpracujemy z tartakami polskimi, którzy z racji czasu, jakimi współpracujemy, są to tartaki stabilne, porządne, gdzie oni się nie spieszą, oni wiedzą, co robią, a my jesteśmy z tej pracy zadowoleni, a najbardziej jest zadowolony nasz klient. Importujemy drewno bezpośrednio z Ameryki, orzechy amerykańskie, przede wszystkim orzech amerykański, czy też jakieś amerykański i sherry. To są takie dwa gatunki wiodące, ale też jest klon amerykański, jest też dąb czerwony, biały, jest też czerwony cedr. Sprzedajemy z magazynu takie tarcice jak olcha, brzoza, sosna, modrzew, świerk, jodła. Później mamy też gatunki owocowe europejskie, czereśnia, zdarza się też grusza, bo jest takie zapytanie, ale najmocniejsi i najwięcej sprzedajemy tarcicy dębowej. Dużo sprowadzamy oklein od Fritz Kohla w grubościach najpopularniejszych typu 0,6, 0,9, 1,5, 2, 2,5 mm. Zazwyczaj są to dęby i gatunki egzotyczne, typu różne kolorowe, te jak Santos palisander, jabłoń indyjska, sapeli, anegre, svitenia. Teraz te okleiny można składać w różny sposób. No i stąd te arcydzieła na przede wszystkim starych meblach, gdzie podziwiamy czereśnie, podziwiamy orzechy, które były piękne, są i będą piękne. Różnorodność, ilość jaką dysponujemy na magazynie, bo my w każdej chwili jesteśmy, w przeciągu paru dni jesteśmy tak elastyczni, zorganizować jedno auto, dwa samochody, to znaczy 50 metrów, 70 metrów, jesteśmy bardzo mobilni i elastyczni, jeżeli chodzi o dostawy materiału.